Jeszcze o śmierci znanego pięściarza Dawida Kosteckiego. Ostatnio służba więzienna przekazała monitoring z kontroli jego celi. Zaraz go przedstawię, ale dla przypomnienia. Powiesił się na pętli z prześcieradła, leżąc w łóżku pod kocem. Zaalarmowani funkcjonariusze służby więziennej reanimowali mężczyznę do czasu przyjazdu pogotowia ratunkowego. Nie udało się uratować skazanego. I to oświadczyła rzeczniczka prasowa dyrektora Generalnego Służby Więziennej, podpułkownik Elżbieta Krakowska. A to korytarz, przy którym znajdowała się cela, gdzie znajdował się Dawid Kostecki. Ta czerwona strzałka wskazuje drogę strażnika więziennego, który szedł sprawdzić celę, w której znajdował się Dawid Kostecki. Służba więzienna wydała następujący komunikat. W nawiązaniu do wypowiedzi Rzecznika Praw Obywatelskich Adama Bodnara, że nie można sprawdzić zapisu monitoringu, ponieważ na korytarzu prowadzącym do celi wyłączono światło, udostępniamy fragmenty zapisu monitoringu z godziny 22.17 i 4.28, pokazujące działania kontrolne funkcjonariusza służby więziennej. I dalej służba więzienna oświadcza. Zabezpieczony przez służbę więzienną i przekazany prokuraturze materiał wideo umożliwia precyzyjne wskazanie czasu kontroli celi, w której przebywał Kostecki, oraz daje możliwość określenia, czy cela była otwierana i czy ktokolwiek do niej wchodził lub wychodził. A oto nagrania z monitoringu, który przekazała służba więzienna i które umieściła na swojej stronie. Są one dostępne dla wszystkich do obejrzenia. Dlatego pozwoliłem sobie zamieścić w tym krótkim filmie. W tym krótkim filmie sam nie daję żadnego komentarza i pozostawiam to państwu. Udostępniono nam protokołu sekcji zwłok. Tutaj czyli mamy pewne problemy, jeśli chodzi o relacje z prokuraturą. Natomiast to, co jest dla nas najważniejsze i to, co wydaje mi się warto powiedzieć, to to, że nas bardzo zdziwiło, że nie można sprawdzić zapisów z monitoringu, ponieważ na korytarzu, który prowadzi do tej właśnie celi, było włączone światło. A ten monitoring, rozumiem, celi był. Znaczy monitoring korytarza, no był, tylko że wyłączono światło przez znaczącą większość czasu od godziny mniej więcej 22 do 5 nad ranem. No i powstaje pytanie, no jeżeli się wyłącza światło na korytarzu, to czemu to ma służyć i w jaki sposób w ogóle zapewnić bezpieczeństwo w takiej sytuacji? No po co w ogóle instalować monitoring, jeżeli się prowadzi praktykę wyłączania światła na oddziale? Dręczą pana podejrzenia, że ktoś celowo doprowadził do sytuacji, w której do celi Dawida Kosteckiego można było wejść i go zamordować. Nie wiem, czy ktoś doprowadził, bo to jest za daleko powiedziane. Natomiast naszym zadaniem w takich sytuacjach, kiedy dokonujemy weryfikacji, co się stało, to jest porozmawianie z wszystkimi osobami zaangażowanymi, sprawdzenie oczywiście wszystkich możliwych akt postępowania, następnie przygotowanie raportu i wykazanie pewnych nieprawidłowości. Czy pana dręczą jakieś podejrzenia związane z samobójstwami, więziennymi samobójstwami Dawida Kosteckiego i Brunona Kwietnia, bo pan się oboma tymi sprawami zainteresował? Przypomnijmy, Dawid Kostecki, bokser, zamieszany jakąś aferę podkarpacką. Brunon Kwiecień to ten człowiek, który chciał wysadzić w powietrze Sejm. Obaj popełnili w ostatnim czasie samobójstwo w więzieniu. To były na tyle tajemnicze, można powiedzieć, samobójstwa, że kiedy te informacje zostały ujawnione, postanowiłem, aby podjąć sprawy z urzędu oraz żeby w ramach tych możliwości, które posiadam, wyjaśnić te sprawy na miejscu. To nie jest tak, że pan się interesuje każdym samobójstwem. Nie. To zwróciły pana szczególną uwagę. Kontekst i polityczny, i można powiedzieć, i pewna tajemniczość związana z tymi historiami i też przestępstwa, za które te osoby były skazane. Którąś z nich zbadał pan już na tyle, że pan się uspokoił, albo wręcz przeciwnie, bardziej zaniepokoił? Zbadaliśmy obydwie, przy czym jeszcze nie mamy gotowych raportów, natomiast mogę kilka słów powiedzieć na temat sprawy pana Dawida Kosteckiego. Tutaj trójka moich współpracowników odwiedziła areszt śledczy Warszawa-Białołęka 6 i 8 sierpnia. No i mamy taki, można powiedzieć, wstępny raport, ale mamy też sporo znaków zapytania. Tak? Przykładowo nie udało nam się do dzisiaj spotkać z oddziałowym oraz wychowawcą
którzy byli odpowiedzialni. Ale nie udało się, bo macie poczucie, że oni unikają spotkania z wami, czy to są zwykłe ludzkie historie typu urlop? Nie, bo od momentu śmierci pana Kosteckiego są na zwolnieniu lekarskim. Bardzo jest ta sprawa coraz bardziej gmatwana. Prokuratura odmawia ponownej sekcji zwłok. Rodzina Dawida Kosteckiego, którego ciało znaleziono w celi warszawskiego aresztu, zwróciła się do prokuratury z wnioskiem o powtórzenie sekcji zwłok, bo nie wierzy w samobójstwo. Ślady, które zostały stwierdzone na ciele, mogły powstać na skutek urazu mechanicznego, czyli wskutek walki, ewentualnie przytrzymywania. Mówimy o obrażeniach na ramieniu, na przedramieniu, na udzie. Kostecki miał popełnić samobójstwo, leżąc za pomocą prześcieradła. Prokuratura, z którą próbowaliśmy się skontaktować, odmówiła odpowiedzi na nasze pytania, a tych jest coraz więcej. Pełnomocnik rodziny Kosteckiego, który odpowiadał na pytania na posiedzeniu zespołu śledczego Platformy w Sejmie, przekonuje, że, tu cytat, komuś zależy, żebyśmy nie poznali prawdy. Dopóki nie stawialiśmy dla prokuratury trudnych pytań, wszystko było do naszego wglądu. W momencie, kiedy złożyliśmy wnioski dowodowe, kiedy zgłaszamy o przeprowadzenie sekcji i stawiamy hipotezy, prokuratura powiedziała, że zgoda przestała obowiązywać. Dawid Kostecki ujawnił najważniejsze wątki afery podkarpackiej, której częścią jest tak zwana seks-afera. 4000 nagrań z domów publicznych, do których mieli chodzić politycy. Kto tam jest na tych taśmach? Ile tam ludzi znanych może być na tych taśmach? To jest bardzo niebezpieczne, biorąc pod uwagę, że jednak mamy ten wątek służb specjalnych w tyle. W sprawie Kosteckiego zlecono badania toksykologiczne, które mogą rzucić nowe światło na tajemniczą śmierć, ale ich wyniki mamy poznać nawet za pół roku. Jacek Tacik, TVN24. Bardzo dużo osób wypowiada się na temat tej tragicznej śmierci. Ja ze swojej strony poleciłbym film Grzegorza Brauna, który ma swój kanał na YouTubie i tam przedstawia dosyć ciekawe uwagi. No a jaka jest faktyczna prawda? No może się dowiemy.